Nigdy tego nie róbcie, jak łowicie na spinning. Dzisiaj opowiem wam o trzech błędach, których kategorycznie musicie się wystrzegać, łowiąc na spinning. Popełnianie tych błędów może spowodować, że będziecie tracić ryby, a jeden z nich może przyczynić się nawet do uszkodzenia waszego sprzętu. I nieważne, czy łowicie z brzegu, czy z łodzi, nieważne też, czy łowicie szczupaki, sandacze, okonie, bolenie, czy też sumy, i nieważne również, czy łowicie na delikatny spinning, średni, czy też ciężki. W każdym z tych przypadków wystrzegajcie się tych błędów. Dla wielu spinningistów będą to sprawy oczywiste, ale cały czas widuję nad wodą wędkarzy, którzy te właśnie błędy popełniają. Jakie to błędy? Czego nie robić, łowiąc na spinning? O tym już za chwilę, a na koniec bonusowa porada, jak łowiąc na spinning szacować głębokości naszego łowiska i jak świadomie prowadzić przynętę w określonej partii wody. Tak więc zaczynamy! Pierwszy z błędów, który popełniany jest przez niektórych spinningistów, dotyczy momentu wyrzucenia przynęty, a ściślej mówiąc momentu tego pierwszego opadu. I dotyczy to raczej przypadków, kiedy tą przynętę chcemy na samym początku położyć na dnie, żeby zacząć ją prowadzić w tych dolnych partiach wody. Są to wszelkiego rodzaju gumy, obrotówki, wszystko to, co w tym opadzie będzie pracowało, ale również woblery. No nie dotyczy to raczej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wodą metrową, bo tam raczej od razu po wrzuceniu przynęty zaczynamy ją prowadzić. I błąd ten polega na tym, że po wyrzuceniu przynęty niektórzy spinningiści czekają, aż przynęta opadnie na dno z otwartym kabłonkiem. Jest to kategoryczny błąd, którego nigdy nie popełniajcie. Istnieje coś takiego jak branie z pierwszego opadu, czyli właśnie zaraz po wrzuceniu przynęty do wody, kiedy czekamy, aż ona opadnie na dno, czasami właśnie wtedy lubi uderzyć w tą przynętę ryba. Gdy tą przynętę opuszczamy na otwartym kabłonku, co jak widzę nad wodą czasami się zdarza, nie będziemy w stanie wyczuć brania ryby. Tak więc po wyrzuceniu przynęty pierwsze co robimy, jak ona dotknie tafli wody, momentalnie zamykamy kabłonk i wybieramy luz plecionki tak, żeby linka pomiędzy szczytówką a naszą przynętą była naprężona. W takiej pozycji czujnie czekamy na branie. Już podczas tego pierwszego wyrzucenia przynęty, podczas tego pierwszego opadu łowimy ryby. Już ten pierwszy opad może okazać się skuteczny. Dlatego od razu po wyrzucaniu przynęty trzeba dokonać wszystkich czynności, żeby mieć kontrolę i czucie przynęty. Pierwszy opad nigdy na otwartym kabłonku. Drugi błąd, który czasami widuję nad wodą, to jest zacinanie tak zwane skołowrotka. I w momencie, kiedy wyrzucimy sobie naszą przynętę, poczekamy, aż ona spokojnie opadnie do dna i zaczynamy nasze prowadzenie. I sytuację, którą można zaobserwować, która jest kategorycznym błędem, jest w momencie wyczucia brania przyspieszenie skręcania kołowrotka. Jest to taki odruch, który ma na celu zacięcie ryby. Jest to ponownie kategoryczny błąd. Przyspieszenie skręcania kołowrotka nie jest zacięciem. Zacięcia zawsze dokonujemy za pomocą naszego wędziska. Jeżeli kij trzymamy przed sobą uniesiony lekko do góry, zacięcie zawsze wykonujemy wędziskiem do góry. Natomiast jeżeli wędzisko trzymamy nisko, co zdarza się na przykład czasami, jak mocno wieje wiatr, to zawsze wykonujemy taki ruch w bok. Pamiętajcie, to wędzisko służy do zacinania ryby. Tylko wykonanie zacięcia wędziskiem będzie gwarancją skuteczności tego zacięcia. Oczywiście należy przy tym pamiętać, że należy mieć poprawnie wyregulowany hamulec w kołowrotku. To jest temat na inny odcinek. Jeżeli chcielibyście, abym taki nagrał, właśnie jak regulować hamulec w kołowrotku przy łowieniu na spinning, to dajcie znać w komentarzach. I nigdy nie wykonujemy zacięcia korbą kołowrotka. Wystrzegajcie się tego. To jest kategoryczny błąd. Jak już wiemy, że pierwszy opad musimy mieć pod kontrolą i jak już wiemy, że skuteczne zacięcie dokonujemy tylko wędziskiem, to następnym błędem, który dosyć często widzę nad naszymi wodami, jest hol ryby, a zwłaszcza jego końcowa faza. I tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja, bo część wędkarzy, zupełnie nie wiedzieć czemu, zaczyna trochę wariować, właśnie szczególnie podczas tej końcowej fazy holu ryby. Pamiętajcie, że do holu, do amortyzacji odjazdów ryby, amortyzacji tego, co ta ryba na drugim końcu zestawu wyczynia, służy wędzisko. I kategorycznym błędem jest próba łapania tego wędziska w jakiś inny sposób, jak trzymanie za uchwyt. Wędkarze
Jak widzę, zaczynają to wędzisko, szczególnie jak ta ryba już jest tutaj gdzieś bliżej brzegu, gdzieś tam cofać, zaczynają tutaj to wędzisko trzymać, albo gdzieś tutaj to wędzisko jeszcze tam do tyłu próbują gdzieś schować, tak żeby tą rybę przyciągnąć do siebie. Jest to kategoryczny błąd. Błąd ten może spowodować uszkodzenie waszej wędki, bo cały pis polega na tym, że wszystko co tam się dzieje, to właśnie wędzisko ma amortyzować. Wędzisko na całej swojej długości. Do trzymania jest uchwyt, a ta wędka niczym nie zakłócona ma pracować i amortyzować to, co ta ryba tam wyczynia. W momencie, kiedy gdzieś tutaj zaczniemy tą wędkę łapać, tutaj przesuwać, gdzieś tam chować ją do tyłu, to ta wędka traci trochę swoje właściwości, bo zaczynamy tutaj swoją siłą pracować i możemy spowodować, że w momencie, kiedy na przykład tutaj trzymamy wędkę, ryba nam mocniej odjedzie, to po prostu nam tą wędkę złamie. Takim zachowaniem możemy też spowodować, że po prostu rybę stracimy. Zawsze jak mamy rybę, nigdy nie wykonujemy żadnych nerwowych ruchów, nie cofamy się z tą wędką, tej wędki nie kładziemy gdzieś tam do tyłu. Wszystko odbywa się w taki sposób, że musimy po prostu, trzymając ją za uchwyt, kontrolować i ewentualnie góra-dół troszeczkę tym wędziskiem operować w taki sposób, aby tą rybę podprowadzić sobie do podbieraka. Przy czym należy też pamiętać, że jeżeli tam powiedzmy mamy rybę, to też nie wykonujemy czegoś takiego, że kij trzymamy w równej linii z plecionką. Ten kij musi być zawsze pod kątem w stosunku do plecionki. Po to właśnie, żeby ta bijąca nam ryba na tym kiju nam ładnie pracowała. Więc takiego czegoś też nie wykonujemy. To były trzy błędy, których musicie unikać podczas łowienia na spinning. Myślę, że bardzo łatwe do skorygowania, a na pewno przyczynią się do zwiększenia waszej skuteczności. A teraz obiecana porada. W jaki sposób, stojąc na przykład w tym miejscu, mogę sobie oszacować, gdzie jest głębiej, a gdzie płycej? Robi się to w zasadzie bardzo prosto. Oczywiście nie oszacujemy tego co do metra, ale będziemy w stanie wyczuć te miejsca płytsze, te miejsca głębsze za pomocą naszej przynętej, bardzo prostej techniki liczenia. Kanibal uzbrojony w 5-gramową główkę. Zarzucam go sobie daleko i zaraz po wpadnięciu do wody zaczynam liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Doliczyłem do 7, przynęta opadła. I teraz na przykład rzucam w inne miejsce, które wiem, że jest trochę płytsze. Rzucę sobie tutaj blisko, bo tu jest taka płytka półka. 1, 2, 3, 4, 4. Plecionka mi się luzuje. Czyli tam daleko przynęta doleciała mi do 7, tutaj blisko przynęta doleciała mi do 4. Jest to bardzo prosta metoda, no może nie jest ona jakoś aptekarsko dokładna, ale mniej więcej jesteśmy w stanie oszacować, gdzie są wypłycenia, gdzie są przegłębienia. Bardzo prosta metoda liczenia. Tylko no, trzeba pamiętać, żeby dokonywać to tą samą przynętą obciążoną w taką samą główkę dźwigową. I teraz, jeżeli już mamy zbadane mniej więcej, gdzie mamy przegłębienia, gdzie mamy wypłycenia i chciałbym na przykład tam, gdzie rzucałem, gdzie doliczyłem do 7, poprowadzić tą przynętę około mniej więcej w pół wody. Wyrzucam ją sobie tam. Zamykam, zwijam luz. 1, 2, 3 i zaczynam prowadzenie. Prawie 4. Wtedy dojechałem do 7, teraz do 3 z kawałkiem, czyli mniej więcej ta przynęta gdzieś tam pojawiła się w połowie toni, gdy ją zacząłem prowadzić. Przez to wiem, że prowadzę ją mniej więcej w pół wody. W ten oto sposób, jak metodą liczenia mamy pomierzone głębokości, to później możemy sobie odpowiednio krócej licząc prowadzić przynętę w tej partii wody, no, na której zależy nam, żeby ją obłowić. Czyli gdzieś tam w pół wody, trochę nad dnem i tak dalej, i tak dalej. Tylko pytanie, czy tutaj chodzi o to, żeby co do milimetra tą przynętę prowadzić? Myślę, że nie. Myślę, że taką metodą skutecznie możemy obławiać te partie wody i taką metodą dosyć skutecznie możemy sobie te głębokości mierzyć. Jeżeli tego typu filmy wam się podobają, chcielibyście takich filmów poradnikowych więcej, to oczywiście łapa w górę, subskrypcja, no i koniecznie dajcie znać w komentarzu.